będę mówił o przymusie ZUS-u. Przymus ZUS-u powoduje skutki i krótkotrwałe, i długotrwałe. Uchwały są takie, że pieniądze idą gdzieś tam do państwowych instytucji typu ZUS, tam są marnowane, opłacają ogromną hordę urzędników. Przed każdym urzędnikiem siedzi kolejka 5 ludzi. Z tego wynika, że pracuje w tym ZUS-ie tak naprawdę 5 razy więcej ludzi, prawda? Tylko niepłatnych. Tracimy czas na to wszystko i to wszystko kosztuje. Jeszcze rząd z tych pieniędzy tam parę miliardów rocznie w ten czy inny sposób wyciąga. Te pieniądze już zniknęły. Kiedyś jak wprowadzano przymus ubezpieczeń, to brano pieniądze od ludzi, ich pieniądze leżały, były mnożone i z ich pieniędzy je wpłacano. Tych pieniędzy już nie ma. Zostały wszystkie rozkradzione i tylko młodym ludziom zabierają pod przymusem i z tego płacą starym, że ci młodzi ludzie tych pieniędzy nie dostaną, nie mieli żadnych złudzeń. Żadnych złudzeń oni swoich emerytur nie dostaną. Nie płacę. Oczywiście nie dostaną. Natomiast jaki jest tego efekt krótkotrwały i inny? Duże obciążenie składkami emerytalnymi powoduje, że firmom się nie opłaca pracować. W wyniku czego kilka milionów ludzi wyjeżdża tam, gdzie są składki emerytalne niższe, a emerytury wyższe. Taka jest prawda. No, ludzie umieją liczyć. I co najgorsze, wyjeżdżają właśnie ci, którzy umieją liczyć. Czyli tracimy najcenniejszych ludzi, którzy się najlepiej znają na gospodarce. To jest jedna strata bezpośrednia. A my oczywiście biedujemy, no bo musimy płacić te potworne składki, co oczywiście obciąża ceny towarów i usług, co oczywiście obciąża naszych klientów, to taka jest sprawa.